Witajcie, jesteśmy na kolejnej naszej realizacji. Tym razem jest to przedsięwzięcie komercyjne. Będziemy z tej przestrzeni próbowali wykreować nowy, zupełnie salon fryzjerski. No cóż, jak widzicie, roboty jest sporo. W tej chwili trwają prace modernizacji architektury wnętrza. No a my za niedługo będziemy zajmowali się ergonomią użytkową i wystrojem tego wnętrza. Prawda, Maga? Dokładnie tak. Teraz dokumentacja fotograficzna jeszcze nam została. Pokaż się. Witam wszystkich. Tak jest. Robimy zdjęcia, żeby nic nam nie umknęło. Każdy temat musi być tutaj tak naprawdę dobrze przemyślany, ponieważ przedsięwzięcia komercyjne wymagają trzymania się ściśle przepisów sanitarnych, żeby wszystkie jakby aspekty były wzięte pod uwagę. Dlatego też musimy się skupić na bardzo dokładnym pomierzeniu wnętrza, bo też jakby kwestia samej ergonomii i wygody użytkowania potem takiego lokalu będzie rzutowała na to, czy biznes się powiedzie. Więc jest to dosyć odpowiedzialna sprawa, no i trzeba po prostu mocno wziąć sobie to do serca i nie zawieść właścicieli, żeby im się ułożyło wszystko pozytywnie. Do następnego.